Hej, witajcie ludzie, cześć, jestem Nexus, to jest kolejny odcinek. Dziś mamy pogadankę, format raczej wam znany, bez muzyki. Możecie teraz odpalić sobie grę. Pooglądać, posłuchać i tak dalej, i tak dalej, później się wypowiedzieć. Na samym początku też przypominam o tym, aby ocenić film ze względu na, na, mate, na, na ten typ materiału, albo po prostu pamiętać. Yy, Oceniacie na samym końcu, jeszcze o tym przypomnę, więc ruszajmy od razu do tematu, bo wiem, jak ludzie strasznie lubią o tym, jak ja powtarzam się i gadam cały czas, ale wiecie, dlaczego ja powtarzam cały czas? Ponieważ nie zawsze na te materiały trafiają te same osoby, często trafiają jakieś nowe osoby, no i wytłumaczenie czegoś takiego po prostu najzwyczajniej w świecie wypada. Jest to parę, parę sekund gdzieś tam. I tyle. Dzisiejszy temat będzie wybiegał ym, za nasze granice naszego pięknego i bezpiecznego świata Warcrafta. No i porozmawiamy sobie troszeczkę o branży gamingowej poniekąd, natomiast jest to temat, który jak najbardziej jesteście w stanie się odnieść do niego. Ym, wiadomo, niektórzy lubią tylko grać w World of Warcraft, nie interesują się niczym innym, ale uwierzcie mi, że coś czuję, że będziecie w stanie wypowiedzieć się na ten temat, co wy sądzicie, więc pomimo, że może temat Was pozornie nie interesować, bo nie jest to World of Warcraft, jak najbardziej. Chciałbym, żebyście wysłuchali tego tematu, bo nie wiem, czy tutaj jest on po prostu jakieś normalne, czy po prostu rzeczywiście coś jest na rzeczy. Więc ruszajmy. Jakiś czas temu na czacie ktoś zapytał się mnie, Nexus, co sądzisz o najnowszej części Crash Bandicoot'a, która wychodzi na PlayStation 4. Jakby ktoś nie wiedział, Crash Bandicoot jest to bardzo, bardzo znana seria, która pojawiała się na konsolach PlayStation 1, generacji konsol, który, który, znaczy to była akurat generacja konsoli, którą ja miałem, PlayStation 1 za tamtych czasów. I tak miałem takie gierki jak Crash Bandicoot, miałem Spyro, miałem wszystkie tamte legendarne gry. No i Crash Bandicoot jest to seria o Jamraju. To nie jest Lis, to nie jest Jesz i tak dalej, to jest Yamrai, tak taki gryzoń śmieszny. No, i gierka w sumie w trzech częściach zapisała się na kartach historii, jako troszeczkę taka gra legendarna. Każdy raczej powinien poznawać, znaczy poznać tego kręcącego się jamraja zbierającego jabłka. I to jest gra, która, no, tak jak już mówiłem, ma taki status właśnie legendarny. I ta gra zostaje zremasterowana na PlayStation 4, czyli w zasadzie pojawi się dokładnie ta sama gra, która pojawiła się przed laty, tylko że z nową gra oprawą graficzną, nowa grafika, nowe audio i tak dalej, i tak dalej, więc zmieniają się tak naprawdę tylko tutaj te aspekty audio-wizualne. Więc to, co mówiłem, dostaniemy po prostu tą samą grę, tylko że w nowym wydaniu. I to nie jest tak, że ja teraz narzekam, bo teraz pozornie ktoś może z góry szybko określić, do czego nawiązuje, to nie chodzi o to. Ja właśnie, gdy pierwszy raz zobaczyłem te trailery, mówię wow, serio? Ale zajebiście, ale fajnie, nie no, super. Bardzo się cieszę, wracają do swoich korzeni, uwielbiam, uwielbiam. Akurat... Dwie firmy, które za, za dawnych czasów robiły gierki, Naughty Dog oraz Insomniac Games, są moimi ulubionymi, jeżeli chodzi o konsole. Uwielbiam gierki właśnie od nich, nie wiem, raczej ten Clank, Spyro, Jack 3, właśnie Crash Bandicoot, wcześniej wspomniany. I stwierdziłem, że jest to taki fajny powrót do tego, co było dobre. I po dłuższej chwili, jakoś tak, gdy zacząłem obcować z tym tematem, oglądać gameplaye, to stwierdziłem i tak zacząłem, mówię, właśnie zastanawiać się. Czy to jest dobrze, że na PlayStation 4 pojawi się nowa gra o Crashu Bandicootie, która tak naprawdę jest stara? Ponieważ to, co już mówiłem, wszystkie poziomy, które znajdują się w grze, które znajdowały się w pierwszej części gry, będą przerobione właśnie na to, co pojawi się w PlayStation 4, czyli w esencji dostajemy starą grę, która będzie w nowym opakowaniu, ale ludzie zdają się bardzo, bardzo ekscytować. Tak samo jak ja. Ja zresztą mówię, też się ekscytowałem, też się nadal w sumie z jednej strony ekscytuję, natomiast mówię, zacząłem się zastanawiać, kurczę. Z drugiej strony mogliśmy dostać grę o Bandikucie, właśnie, w takim formacie, tylko że z kompletnie nowymi opowieściami. Nowe poziomy, nowe rzeczy, nowe doświadczenia. Mogliśmy właśnie coś takiego otrzymać i kto wie, może byłoby to nawet lepsze niż to, co było kiedyś. Natomiast na pewno nie byłoby to bezpieczne podejście. Teraz, aby zgromadzić sobie jakoś te moje chaotyczne myśli przy tak trudnym temacie, gdzie jedno, jedno, moja, jedno moje potknięcie może oznaczać, że temat zostanie odebrany nieco inaczej, na pewno nie chcę, żeby tutaj było to negatywnie, bo nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby po prostu zastanowić się nad paroma efektami. Więc teraz zacznijmy od tego, czy. Jest to swojego rodzaju jakieś lenistwo deweloperów, że wypuszczane jest właśnie coś takiego jak, jak remaster, gdzie po prostu odgrzewa się tak zwanego kotleta w nowej oprawie, bo wiemy, że jest to coś dobrego. Ludzie łączą z tym bardzo pozytywne uczucia i na pewno to kupią. Tak jak już mówiłem, lenistwo i, i, i można też powiedzieć troszeczkę łatwa kasa. No z jednej strony trzeba przyznać, że tak. No i jest to właśnie coś takiego, ponieważ no, dużo nie trzeba się nagłówkować, żeby coś takiego wymyślić i coś takiego zrobić. Nie mówię tutaj, że oczywiście stworzenie takiego projektu remastera gry jest łatwym procesem, ponieważ to mówiłem, że tu trzeba odtworzyć audiowizualia, grafikę, systemy, silnik, fizykę, wszystkiego tak, żeby to przypominało nam właśnie starego, dobrego crasha Bandicoot'a, czy też starą, inną, dobrą grę. Dlatego jest to też ryzykowny zabieg, ponieważ najzwyczajniej w świecie w procesu tworzenia takiej odnowionej wersji możemy po prostu coś spartolić i wtedy nie będziemy mieli właśnie tych samych starych doświadczeń o których właśnie o które właśnie nam chodzi w sumie z innej strony więc na pewno jest to wymagające, zwłaszcza przy community różnych gier, choć można to bardziej powiedzieć przy społeczności gier, gdzie fani danych produkcji, zwłaszcza starych, gdzie obcują z nimi naprawdę przez wiele, wiele lat na co dzień praktycznie, będą doszukiwać się najmniejszych w ogóle zmianek, które spowodują, że gra po prostu będzie inna. Więc mówię, jest to bardzo, bardzo ostrożny proces, ale z jednej strony bezpieczny, bo u większości, tak jak już mówiłem, u ogółu ludzi ta gra zapisała się jako gra do, Dobra, jako legendarna, nawet ze słyszenia, albo grali po prostu w pierwszy poziom, i takim to zapadło w pamięć. Bo to mówię, to też działo się często za dzieciaka, tak jak w moim przypadku. No i po prostu te pozytywne emocje biorą górę. Dlatego na PlayStation 4 będzie można sobie to kupić. Więc produkt kierowany do starszych graczy. No, możliwe, fajnie, nostalgia, sobie troszeczkę odkopać tutaj wrażenia, ale na pewno też jest to fajne doświadczenie dla nowej generacji graczy, którzy nie mieli okazji tak naprawdę pograć w takie legendarne tytuły, w ten sposób są w stanie w to pograć. Pod tym względem jest to dobre podejście i fajnie takiego krasza bandikuta mieć. Ale z drugiej strony zacząłem zastanawiać się też, czy przez takie może trochę leniwe podejście, ja to będę po prostu nazywał leniwym podejściem, nie tracimy czegoś, ponieważ w tym samym czasie moglibyśmy dostać grę powiedzmy z takimi samymi wizualiami, ale osadzona w nieco innej historii, na nieco innych planszach i w ten sposób nie byłby to taki prosty remaster, gdzie dostajemy to samo, co mieliśmy kiedyś w nowym opakowaniu, tylko dostajemy nową grę, osadzoną właśnie w tym, co znamy i kochamy, tylko, że z nowymi poziomami, nowy Doświadczeniami. No, zdecydowanie nie jest to bezpieczne podejście, ponieważ e, nie wiadomo jak to się odbierze. Stary, dobrze odgrzany kotlet będzie przyjęty ciepło, bo jest to po prostu sprawdzona metoda. Natomiast nowa gra osadzona na dokładnie tych samych zasadach, tylko że z nieco innym układem planż, inne plansze, inne, inne rzeczy, może okazać się po prostu totalną klapą. Czysto ze względu tego, na to, że ktoś może powiedzieć, że stara gra jest lepsza. Tamte, tamta część była lepsza, a ta jest po prostu słaba, bo to jest coś, czego nie znamy. No niestety ludzki umysł często boi się zmian. Są ludzie, którzy naprawdę boją się zmian. Ja też nie jestem jakimś tam mega fanem ogromnych, ogromnych zmian, ale stopniowo powoli wdrażane zmiany są jak najbardziej okej. Okay. Więc tutaj z jednej strony troszeczkę tracimy na tym wszystkim. Jeżeli chodzi o remastery, to chciałbym przytoczyć jeszcze jedną sytuację pewnej gry, która wyszła jakiś czas temu. Racze ten klank wraz z filmem w kinach i na tamtą grę również byłem bardzo, bardzo podierany I, i ogólnie na film, ponieważ tak jak mówiłem, jestem fanem pierwszych tych części gier, pierwszej trylogii. No i ta trylogia osadzona jest dokładnie w tym samym uniwersum, w tym samym miejscu jest to tak zwany to można nazwać remaster i reboot serii, ponieważ gra rzeczywiście Odbywa się w tamtych lokacjach, w których się odbywała. Historia też jest mniej więcej ok, ale. Dużo lokacji jest zmienionych, nieco została zmieniona historia. Pojawili się nowi bohaterzy. Jest to jakby ta sama historia, która była kiedyś przedstawiona w nowym świetle. Dokładnie do tego samego można nawiązać film Warcrafta, Warcraft początek, gdzie mamy tą samą historię, która odbywała się kiedyś, tylko że nieco zmieniono i przystosowano na dzisiejsze czasy, ponieważ film Warcrafta ma bardzo, bardzo dużo, znaczy może bardzo dużo, no ma dużo zmian względem historii, którą znaliśmy przed filmem, co no co mówię, no, jest efektem tutaj przystosowania tego. I właśnie raczej ten klank też był takim rebootem, więc tutaj, pomimo tego, że mieliśmy coś, co jest takim. E no, starym odgrzewanym kotletem, z znanym formatem, to mamy jeszcze nowości, jak nowe lokacje i nowe lokacje w lokacjach. Czyli mamy jakąś mapkę i na tej mapce jest jakiś nowy segment mapy, albo mamy kompletnie nowe mapki, nową historię, nową narrację. Więc oprócz tego, co znamy, pojawiają się też jeszcze nowe rzeczy, które sprawiają, że to doświadczenie jest całkiem ciekawe. Gdzie w przeciwieństwie do takiego Crasha bandikuta no niestety nie będzie tutaj dużych zaskoczeń. No, jednym wow, może być takim, wow, ale ten poziom teraz wygląda ładnie. A tak poza tym każdy będzie. Wiedział kto, w jakim momencie gdzie się pojawił, no chyba, że ktoś pierwszy raz dopiero przejdzie tą grę i zobaczy sobie co i jak. Wcześniej wspominałem, że właśnie takie rebutowanie, reharszowanie i remasterowanie gier to też nie jest łatwy proces. Z jednej strony jest to właśnie taki łatwy kloc, którego można łatwo jakoś wykonać, ale z drugiej strony, no właśnie to, co mówiłem, że moglibyśmy dostawać coś nowego. Dlaczego deweloperzy nie zrobią czegoś nowego? Dlaczego właśnie pojawia się Teraz Crash Bandicoot dokładnie taki sam jak był kiedyś, tylko że z nową grafiką, a nie na przykład nowa rzecz. No, tutaj, za przykład, posłuży nam e, sławny w Polsce bardzo roz rozesławiony RPG, którego uwielbiam, kocham, jest naprawdę super. Gothic e, oraz firma Pirania Bytes. Oprócz e, potknięć, które gdzieś tam miały miejsce, jeżeli chodzi o markę Gothic, gdzie wyszło jakieś tam arkanie, które w ogóle ja nie uznaje za, 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 za gry Gothic, e, no i Gothic 3 też często jest uważane za coś słabego. Ja na przykład bardzo lubię Gotika 3. Uwielbiam, wszystkie trzy części są naprawdę super. Przyszedłem je w ogóle na kanale Live, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Chciałby kiedyś tak usiąść i poglądać mojego Gotika. Na kanale Live są wszystkie trzy gry wraz z nocą kruka. E, ograne, więc naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie polecam obejrzeć. Bardzo fajna seria, bardzo dob dobrze się bawiłem. Przepraszam, odbiło mi się. Jestem po śniadanku, więc <laughs> może tak, tak troszeczkę nie miło. W każdym razie, e, dlaczego? Na przykład Pirania Bytes odzyskawszy teraz prawa do swojej marki Gothic nie zrobi nowego Gotika, który będzie właśnie na miarę Gotika dwójki, czy Gotika, nawet chociażby trzy, czyli po prostu taki stary, dobry powrót do naszego dobrego Gotika, dlaczego oni czegoś takiego nie zrobią. No, ponieważ jak sam zresztą deweloper, ten jeden z głównych założycieli powiedział, że po prostu boją się, że nie sprostają wymogów graczy bardziej już widzieliby jakby z remasterowanie Gotika, szczerze mówiąc, chociaż Gotik tutaj to jest taki przypadek, który korzysta na tej swojej drewniackości, na tym, że właśnie ta grafika jest taka, jaka jest, że jest ona drewniacka, że mechaniki są właśnie takie drewniackie, tak dosyć dużo tu się powtarzam. W każdym razie to jest urok tej gry, więc remaster w tym przypadku też mógłby być katastrofalny, ale gdyby zrobili nawet takiego gotika nowego, to zobaczcie, że niesamowita ilość osób, zapewne, najprawdopodobniej byłaby niesamowicie po prostu wymagająca względem tego tytułu. To jest powrót do Gotika, ale wtedy by spatrzyli po prostu na ręce pod każdym względem. Wszystko byłoby sprawdzone i wszystko byłoby nagannie krytykowane, ponieważ w tamtej części było tak, a w tej części było tu. To nie jest stary dobry Gotik, to nie jest Gotik, jest gówno, bla bla bla. Więc, no mówię, jest to bardzo, bardzo ryzykowne, przez co sami Loperzy po prostu najzwyczajniej się, się boją robić coś nowego. No i z drugiej strony dochodzimy teraz do naszego problemu. My, konsumenci, jesteśmy też problemem, ponieważ gdy sobie spojrzymy na to, chętniej kupimy zremasterowany tytuł, coś co już graliśmy, tylko że w nowym opakowaniu, niż nowe wydanie danej gry, które jest właśnie e, jakby nową odsłoną, czymś nowym, nowym doświadczeniem. No i tutaj właśnie jest ta taka walka między konsumentami, którzy wolą postawić na, na coś, co jest stałe i dobre. I z drugiej strony, teraz mogę troszeczkę popluć jadem. Ja często zdarza mi się akurat w, w kierunku tej firmy nieco popluć jadem. No niestety, no mam nadzieję, że nikogo nie urażę, jeżeli lubicie te gry, to. To, to, nie, to nie ok grajcie, to nie, nie ma żadnego problemu. Natomiast problem teraz też dzisiejszych deweloperów jest to, że nowe tytuły i, i rynek. Gier jest strasznie trudny do... Jakby nie wiem, tru, trudny, trudno mi zadowolić się tym, co znajduje się po prostu na rynku. Możliwe, że po prostu jestem bardzo wybredną osobą i najprawdopodobniej tak jest, natomiast wiele gier, w moim oku yy, i według mnie, zdaje się być po prostu najzwyczajniej w świecie grą, która ma się szybko sprzedać, a później szybko o tym zapomnieć, ewentualnie zapaść jakoś w pamięć, żeby później stworzyć kontynuację. Niestety, Ubisoft, który będzie tutaj tym przykładem yy, wytykania palców, yy, wytykania palcami i jego gry, które właśnie są na takiej zasadzie tworzone, sprawiają, że ludzie stają się bardzo nieufni wobec nowych tytułów. I w ten sposób wolą właśnie pozostać przy starym, dobrym czymś, co na pewno ich nie zawiedzie, niż na jakichś nowościach, które po prostu e, są, e, no, gówniane. The Crew, proszę bardzo. Gra, która była niesamowicie hype'owana. E, możesz jeździć sobie po Ameryce. Gdzie jest ta gra dzisiaj? No nie ma. No nie ma. Assassin's Creed'y, które są cały czas gdzieś rzucane na lewo i prawo, albo niedorobione i tak dalej. No, tutaj troszeczkę to też nie jest fajne i na pewno ludzie woleliby zostać przy starszych seriach Assassin's Creed niż właśnie kupić nową część, która najprawdopodobniej będzie po prostu krapem. Lecąc dalej, nie wiem, Watch Dogs, ostatnia część Watch Dogsów, ta pierwsza była, była gniotem po prostu, no bądźmy szczerzy. No, mnie się naprawdę nie podoba, no, ale to wiadomo, można powiedzieć, że, że to jest moja opinia, ale gra nie zyskała jakichś dobrych opinii. Może ta nowa część jest całkiem dobra, ale moje zaufanie względem tej marki Watch Dogs spadło do takiego stopnia, że nie potrafiłem zaufać Watch Dogs 2, pomimo tego, że ponoć była to dobra gra. Więc z drugiej strony, teraz, teraz jak się tak na to popatrzymy, to ani jedna, ani druga strona nie daje powodów do tego, by tworzyć coś nowego, coś dobrego. Deweloperzy nie robią wystarczająco dobrych gier nowych i innowacyjnych, ponieważ na 10 tytułów może jeden albo dwa są naprawdę, naprawdę godne uwagi. Na z drugiej strony, gracze, którzy nie chcą kupić tego co nowe, sprawdzić po prostu to co nowe yy, i wolą pozostać przy tym, co było kiedyś. Więc mamy tutaj takie, takie zamknięte koło, które cały czas się toczy, bo. I gracz nie kupi nowej gry, bo nie wie, czy będzie dobra, i deweloper wtedy nie wie, czy ma robić dobrą grę, czy po prostu wypuścić jakąś krapa, żeby szybko zarobić i zrobić coś innego. No i to jest takie po prostu y, toczące się koło non-stop taki mechanizm, który sprawia, że gry wyglądają dziś jak wyglądają. Więc y, to jest bardzo, bardzo obszerny temat, bardzo trudny temat, w którym trzeba operować. Natomiast w ramach takich, jakby na zakończenie. Nie, nie jestem tutaj osobą, która myśli, że na przykład ten Crash krażbad, który wychodzi najgorsza rzecz na ziemi, nie, to, to nie o to chodzi. Chodzi tutaj najbardziej o to, aby zastanowić się, czy, 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 czy naprawdę chcemy grać w remastery, czyli w to, co graliśmy kiedyś. Czy chcemy pograć w coś nowego? No i teraz to jest trochę trudne, bo oczywiście świata nie zawołujemy, ale sądzę, że niestety, jeżeli ten trend będzie się kontynuował, to niedługo nie będzie nowych, fajnych, kreatywnych gier, tylko będziemy grać w to, co już kiedyś graliśmy i wszystko będzie remasterem. Kto wie, może za 10-20 lat pojawi się remaster remastera, czyli powiedzmy, z PlayStation 1 był Crash Bandicoot, na PlayStation 4 był Crash Bandicoot z Playa 1 tylko, że przerobiony, no to na PlayStation 10 będzie kurde, Crash Bandicoot z PlayStation 4, bo teraz trzeba go odnowić, bo stare, dobre gry. I tak w koło Macieja będziemy po prostu grać w to, co było. No jest to trudne, trudne. No rozwój gier trafił właśnie na taki moment, gdzie ludzie stają się nieufni wobec nowych tytułów, deweloperzy też nie dają powodów, większość przynajmniej deweloperów nie daje powodów do tego, żeby jakoś gdzieś ten pogląd zmienić i powoli, powoli zamieniamy się w takich ludzi, którzy zamykają się troszkę w tym takim, takim gronie gier, które są po prostu dobre i sprawdzone. Co sądzicie na ten temat? Jak najbardziej napiszcie na dole w komentarzach. Bardzo bym poprosił o wypowiedź, czy jesteście za remasterami, czy jesteście za nowościami. Oczywiście to nie chodzi o to, aby powiedzieć, remaster to najgorsze gówno, więc to nie jest tak, że musicie obrać jedną ze stron. To jest po prostu powiedzieć, co wolicie. Wolę na przykład nowości, ale w remastera też mogę sobie gdzieś tam pograć. Możecie mieć takie stanowisko, no nie musicie być po prostu jednostronni. Ale tego już chyba wam nie muszę tłumaczyć, chociaż wolę powiedzieć, żeby ktoś tam, żeby to nie było jakąś kwestią wyboru. Natomiast moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oceńcie ten film koniecznie, jeżeli Wam się podobał, jeśli nic się nie podobał. Zostawcie łapkę w dół. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Zobaczymy się w komentarzach. Cześć!